Wczesne wykrycie wydłuża życie. Z takim przesłaniem gmina Lubasz realizuje profilaktykę zdrowotną dla swoich mieszkańców. Ważny jest fakt, iż badania profilaktyczne realizowane są w miejscu zamieszkania i zdecydowana większość badań jest bezpłatna. W miesiącu kwietniu bieżącego roku dobiega końca realizacja programu zdrowotnego z zakresu profilaktyki raka szyjki macicy. Powyższy program tym razem adresowany był do najmłodszych mieszkanek gminy, a dotyczył 13-letnich dziewczynek. Jesteście już prawie poza wszystkim. Ja się z tego faktu bardzo cieszę, że wasi rodzice i wy zdecydowaliście się na ten program szczepienia. I wierzcie mi, że kiedy będziecie dorastali, zakładali niebawem swoje rodziny, to wszystko będzie miało duży wpływ i w ten czas zrozumiecie, jak ważne było to dzisiejsze działanie nasze. Rozpoczynamy w ten sposób z panem doktorem Godlewskim taki projekt, program. To było pierwsze, jesteście pierwszą tą ekipą, a za wami kolejne młodsze roczniki również będą przechodziły ten typ szczepień, żeby uchronić was w przyszłości przed tragediami osobistymi, aby w waszych rodzinach zawsze królowała radość, uśmiech. Tego wam życzę, a dzisiaj w waszym imieniu przede wszystkim ja osobiście i nasza pani Kazińska prowadząca cały projekt w moim imieniu. Chcę podziękować panu doktorowi Godlewskiemu takim skromnym pominkiem z gminy Lubasz. Gdyby czasem było trochę smutno w życiu, proszę tam zajrzeć. Dziękuję. Będzie wesele. Proszę was wszystkich o to, żebyście dzisiaj odbyli tą resztę. Tak, pan doktor jest do dyspozycji, a ja jeszcze raz życzę wam wszystkiego najlepszego. Cieszę się, że będziecie super zdrowy i uśmiechnięty. Realizowany był przy współpracy z Ośrodkiem Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu na przełomie 2012 i 2013 roku. W miesiącu październiku zostało zorganizowane pierwsze spotkanie edukacyjne dla rodziców dziewczynek całego rocznika 1999. Prelekcję dotyczącą profilaktyki raka szyjki macicy dla rodziców poprowadził dr Dariusz Godlewski. Problem profilaktyki w onkologii można by powiedzieć, że jest problemem fundamentalnym, ponieważ tak na dobrą sprawę niewiele jest sytuacji, w których możemy zapobiec zachorowaniu na chorobę nowotworową. Najczęściej działania profilaktyczne w onkologii sprowadzają się do tego, że staramy się wykryć chorobę jak najwcześniej, wtedy kiedy można włączyć skuteczne leczenie. Istnieją jednak takie sytuacje, kiedy współczesna medycyna dostarcza już nam środków do tego, abyśmy mogli zastosować taką profilaktykę pierwotną, czyli chronić osoby przed zachorowaniem na chorobę nowotworową. I jednym z takich działań jest właśnie szczepienie przeciwko infekcji wirusowi HPV. Wirus HPV to jest wirus, który odpowiada w głównej mierze za rozwój nowotworów szyjki macicy, nowotworów sromu, nowotworów pochwy. W związku z tym zaszczepienie osób, które nie rozpoczęły jeszcze inicjacji seksualnej, jest ze wszechmiar wskazane, ponieważ daje im to zdecydowanie największą ochronę, jaką można w tej chwili zapewnić. Ta szczepionka, która jest podawana, jest szczepionką bezpieczną. Praktycznie można powiedzieć, że nie odnotowuje się żadnych sytuacji, które niosą ze sobą jakieś działania uboczne w związku z podaniem tej szczepionki. W Polsce szczepienia profilaktyczne przeciwko wirusowi HPV stają się coraz popularniejsze. Decydują się na to przede wszystkim samorządy, ponieważ ta szczepionka nie jest w kalendarzu szczepień obowiązkowych. W związku z tym pozostaje kwestia płatnika, kto za to zapłaci. Ponieważ koszty są dość wysokie, no niestety indywidualnie szczepienie, indywidualny zakup nie cieszy się taką popularnością i tutaj trzeba zawsze pochwalić samorządy, które biorą na siebie ciężar tego, aby te szczepionki zakupić i zorganizować całe przedsięwzięcie polegające na szczepieniu poszczególnych roczników. Ta świadomość rośnie, jeżeli chodzi nawet o włodarzy gmin i samych rodziców, bo to właśnie do nich kierowane są pierwsze prelekcje i ta świadomość również.
My przynajmniej staramy się prowadzić szczepienia w taki sposób, że jeśli w jakiejś gminie realizujemy taki program, to rozpoczynamy od spotkania edukacyjnego, gdzie rodzicom, którzy są opiekunami prawnymi dzieci, przedstawiamy wszystkie dostępne informacje na temat tego, co ta szczepionka ze sobą niesie. Na takim spotkaniu edukacyjnym jest możliwość zadawania pytań, możliwość dyskusji, a więc każdy, kto ma jakiekolwiek wątpliwości, może te wątpliwości wyartykułować i nie pozostaną one bez odpowiedzi. Pewnie, że wokół szczepionek w ogóle jako takich narosło w ostatnim czasie sporo legend, ale po części są to nie wszystkie informacje, które są publikowane, są informacjami wiarygodnymi i sprawdzonymi. Po drugie, no, mamy tutaj pewną dowolność. My przecież nie zmuszamy do zaszczepienia, my nawołujemy do rozsądku, aby oprzeć się na pewnych danych naukowych, które wskazują, że te szczepionki przynoszą konkretny efekt. Przecież są kraje w Europie Zachodniej, w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, które włączyły te szczepienia do szczepienia obowiązkowego, a więc szczepione są całe roczniki w danym kraju, a więc jest to przedsięwzięcie niebagatelne. W Polsce z racji takich, a nie innych finansów, myślę, że nasz system nie byłby w stanie udźwignąć takiego ciężaru, ale przynajmniej podejmowane są próby, aby w społecznościach lokalnych tego typu inicjatywy promować i realizować. Najlepiej szczepić dziewczynki bardzo młode. Co z dziewczynami, które ukończyły 20 rok życia, 23? Można szczepić osoby starsze. Producent szczepionki i zespoły, które analizowały ich skuteczność, wskazują, że największa skuteczność jest w momencie, kiedy zaszczepimy osobę przed inicjacją seksualną, ale to nie oznacza, że nie można szczepić osób starszych i w wielu krajach, również w Polsce, szczepi się osoby starsze, także tutaj nie ma żadnych przeciwwskazań, jeśli chodzi o wiek. Szczepionka nie jest jednorazowa, na szczepienie składają się 3 dawki, które są podawane w przeciągu 6 miesięcy, bo wtedy uzyskuje się trwałą odporność. Praktycznie zaszczepiony może być każdy. Pewne ograniczenia są, jeśli chodzi o stan zdrowia dziecka w danym momencie, a więc osoby, które wysoko gorączkują albo przechodzą jakąś infekcję wirusową, w danym dniu nie powinny być zaszczepione. Powinno być to przesunięte na czas, kiedy te objawy chorobowe ustąpią. Rozumiem, że gmina Lubasz nie jest jedyną gminą tutaj w naszym powiecie, która zdecydowała się na tak masowe szczepienia. Rozumiem, że za pana pośrednictwem trwają prelekcje w Polsce i będą dołączały pozostałe gminy. Wydaje mi się, że Lubasz tutaj w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim jest chyba liderem, jeśli chodzi o tego typu przedsięwzięcia. Do tej pory dominował Poznań, powiat poznański. Tam się szczepi już od 5, 6 czy nawet 7 lat. Natomiast zawsze cieszy inicjatywa z tych mniejszych społeczności, bo trzeba też mieć świadomość, jaki to jest wysiłek organizacyjny i finansowy dla mniejszego samorządu, aby takie przedsięwzięcie zrealizować. Prawda też jest taka, że efekty tego typu działań przyjdzie nam konsumować za kilkanaście lat, a więc jest to taka inwestycja w przyszłość i bardzo dalekosiężne spojrzenie w problemy zdrowotne mieszkańców. A teraz może ze 2 zdania jeszcze na samo zakończenie dla rodziców, którzy nie podjęli z różnych przyczyn decyzji o tym, aby zaszczepić swoją córkę. Proszę Państwa, jest to niebywała okazja, aby skorzystać z tego typu szczepień. Być może macie Państwo jakieś wątpliwości, ale te wątpliwości najlepiej rozwiać w rozmowie czy z lekarzem rodzinnym, czy na spotkaniu edukacyjnym, które przed szczepieniami jest organizowane. Ja posługuję się takim bardzo osobistym argumentem, ponieważ moja córka w zeszłym roku została zaszczepiona, sam ją zaszczepiłem właśnie taką szczepionką i nie musiałem specjalnie sam siebie przekonywać, bo jestem przekonany, że to szczepienie ma sens. W ramach realizacji programu dziewczyny otrzymały 3 dawki szczepionki przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka lubckiego HPV. Były one podawane w ciągu 7 miesięcy.
Wszystkie koszty związane z zakupem szczepionek, badań zabezpieczone zostały ze środków własnych gminy. Zainteresowanie programem profilaktycznym ze strony rodziców było duże. Szczepieniem objęto 90% populacji całego rocznika. Wójt gminy zapewnia, iż programy zdrowotne będą dalej realizowane dla mieszkańców całej gminy. My jako samorząd gminy, ja jako wójt, mamy obowiązek, wiele obowiązków finansowania przeróżnych zadań i wszystkie są bardzo ważne, ale trzeba pamiętać, że w dobie kulejącej służby zdrowia, jeżeli nie będziemy mieli świadomości, żeby dbać o zdrowie naszych mieszkańców, to wszystko nam się zacznie walić, gdyż chory człowiek to żaden pracownik, to niezbyt funkcjonujące społeczeństwo i tak dalej. Zatem ja chcę podziękować Radzie Gminy, która wspiera mnie w tym działaniu i wykłada te dosyć duże pieniądze, bo nie ma co ukrywać, to nie są drobiazgi, ale zaczęliśmy od tych najmłodszych kobiet, naszych wchodzących w życie, 13-latek, bo tu zaczyna się proces, który możemy na który mieć wpływ, a więc możemy je uchronić przed zachorowaniem w późniejszym wieku na raka szyjki macicy. Stąd pierwszy profilaktyczny projekt, który realizujemy i dzisiaj tak naprawdę go kończymy, trzecim szczepieniem dla tych młodych dam. Problemów było dużo, bo najpierw trzeba było przekonać samych rodziców do idei, a potem te dzieci, które z różnych względów, tak jak każdego nas, się boją, po prostu długiej igły, tak. Ale udało się, proszę Państwa, dzisiaj kończymy. Ja jestem wyjątkowo zadowolonym wójtem, bo te młode damy wchodzą w życie, a idąc w życie, zakładając rodziny, będą niosły radość i uśmiech, a nie chorobę i strach. Będziemy ten projekt kontynuowali z młodszymi rocznikami, żeby to już weszło w życie, mimo że Narodowy Fundusz nie finansuje tego. Ale też chcę powiedzieć, że to też jest początek pewnego rodzaju całego procesu profilaktycznego środowiska. Nie tylko tych najmłodszych dziewczyn, ale mówimy o jeszcze w tym roku o profilaktyce dla panów, przeciwdziałanie rakowi prostaty, rakowi odbytu. Te działania jeszcze w tym roku dla panów. To jest trudne w zorganizowaniu, ale zrobimy to na tyle, ile pójdzie, a później obejmiemy naszym działaniem wszystko to, co nie jest objęte Narodowym Funduszem Zdrowia. Bo dzisiaj, jak już Narodowy Fundusz obejmuje na przykład badania mamograficzne kobiet po 50, tak nie obejmuje tych do 50. I mamy coraz więcej próśb ludzi o pomóżcie, jak to zrobić, tak? I chcemy również w ten proces wejść, a w ostatnim etapie roku następnego będziemy chcieli zrobić to, co nikt też do tej pory nie robi, a więc badanie ginekologiczne dla kobiet, które już są po okresie, kiedy swoją już misję, że tak powiem, rozrodczą dawno zakończyły i nigdy od tego czasu nie trafiły do ginekologa. Zatem, żeby przeciwdziałać ewentualnym zjawiskom chorobowym, również i do tego środowiska chcemy wyciągnąć rękę. To wszystko, co przed chwilą pan wójt powiedział, możemy spuentować to jednym, że gmina Lubasz stawia na zdrowie. Zawsze na zdrowie. Zdrowie to wszystko.